Volvo V60 to nie jest moje Volvo, bo moje Volvo jest starsze. To jest wersja 2015 roku, to człowieku. Mój jest o 10 lat starszy, o 9 lat starszy od tego tutaj. O! Kurde, Grzecho, przez ciebie się oblałem! O, Grzecho napisał na czacie, że cel donate'ów to będzie zakup 3-cylindrowego auta. Wow! Kurde, autentycznie się obsikałem tą herbatą. Dobra, Volvo V60 Polestar. Wersja najwyższa, jaka może być. Silnik 7.0 V10. Zobaczcie, to od razu widać, że to nie jest elektryk, nie? Patrz na to, ziomek. Porobimy go, nie? A czy... Ja nie chciałem go robić... Zróbmy go jakoś normalnie, sensownie. Nie tam, że tam wsadzimy do niego jakiś silnik od razu V700, tylko... Zrobimy go jakoś fajnie, no. Tu można do niego włożyć V8 6-litrową, ale zostawmy ten standardowy silnik. Nawet ma w standardzie na ten, na 4 koła. Jest fajne autko, mi się podoba. Chociaż wolałbym, żeby już w tej części Fordzy był ten najnowszy Volviak, nie? Nie róbmy go jakoś tam hardkorowo. Zróbmy go do klasy A, żeby był fantastyczny. Zróbmy go jakoś fajnie na wyścigi może. Myślicie, że da się go jakoś ciekawie zrobić w klasie A? Może być fajne autko, nie? Dawaj na draga z tego Volviaka. W klasie A na draga? Ty, bo my już tu mamy... A nie, jeszcze możemy go maksować, dobra. Zobaczymy, co on potrafi, no ja myślę, że da się go jakoś tam sensownie... O kurde. Ślimaka tu nie będziemy wrzucać chyba. On dużo waży. Wypadałoby tutaj... Chociaż nie, zmniejszyliśmy wagę do niecałych 1400 kg. Także w środku nie powinniśmy mieć w ogóle żadnej tapicerki, foteli, ani nic. No bo to najwięcej waży przeważnie w aucie, czyli fotele, tam kanapy i tak dalej. To się wywala na samym starcie. Możemy tu mieć spoilery. I z tyłu możemy mieć najgorszy, jaki można było dodać do tego samochodu. Boże, co to jest? Nie będziemy tu takich rzeczy dawać. Bardzo fajny. Ja bym dodał mu jeszcze relingi dachowe. Jeszcze go bym go pogłaskał, przytuliłbym. Fajne auto. 410 subskrypcji mi wbiło. Jak myślicie, do końca roku będę w stanie uzbierać 450 tysięcy subskrypcji na kanale? Byłby szok, nie? No ale ja tam zapowiedziałem, zrobiłem na tym... na Facebooku wydarzenie, że jak do końca roku wbiję 450 tysięcy subskrypcji, to autentycznie robię swojego własnego domowego kebaba. Macie miesiąc. Róbcie multikonta, nie wiem, wołajcie znajomych, rodziców, mamy, wbijajcie, bo ja inaczej nie zrobię kebaba. Okej, więc to mamy zrobione. Teraz tak, chodźmy go pomalować. Tu mamy o kurde, jakie to jest piękne, cip, cip. Dam mu taki. To jest naprawdę ładne auto, mi się podoba. Możemy zmienić kolor kół. Super, o, ale żeśmy porobili, ach. Kurde, dobry jest. Kupię ci na Allegro te suby. Nawet 500k tylko częściej live'y. Częściej live'y? Live'y są i tak chyba często. Ty, patrz jak mi się długo zapisuje moje malowanko. Ale szerokie bydle, ty. Jak brzmi? Posłuchajcie co, posłuchajcie jak to brzmi. Co? Tak brzmi Volvo w standardowym silniku? Chyba nie. Albo ja się nie znam. Ej, ale spoko wygląda, nie? Ładny samochód. Nie powiem, żebym nie chciał, bo bardzo lubię Volvo. Pod pociąg nim, chyba oszalałeś. Jakie wariaty. Ej, co on ma za silnik? Ja nie wiem, muszę zobaczyć. To jest T8, tak? Ale brzmi kurde kozacko, tylko chciałem jakąś pojemność znać tego silnika spalinowego. Żydlowa czwórka i silnik elektryczny, nic specjalnego. Ale jak to brzmi w ogóle? To chyba tak nie brzmi, ja muszę zobaczyć, bo aż mnie normalnie ciekawość zżera. O jest popsuta kierownica, co oni mi pokazują? O, moje oczy!
Wyłączcie to. Czekaj, bo coś tutaj napisane jest. Więc tak, Polestar ma 3-litrowe turbo, coś tam, 6 cylindrów, coś tam, z 15 roku. Okej. Okay. AWD, no to zobaczcie, 3-litrowe, to może dlatego to tak brzmi. Popsuta kierownica, Przemień to, jakbym patrzył w słońce. No i to jest to. To jest to. To musi brzmieć, nie? Brzmieć. O! Czekaj, coś tu się dzieje. Czekaj. Tu trzeba, o. Uwaga. No, jedź już tam. Tyle. Tak sobie, no. Nic specjalnego. Ale w grze to kurde V600, nie? W grze zupełnie inaczej brzmi. Znaczy podobnie, ale taki jest bardziej wyrazisty ten dźwięk. No i tu mamy dobrą kierownicę, zobaczcie. Jedziemy w JP i mamy, nie mamy popsutej kierownicy, tak? Wersja Highline. Nie no, ale w porządku jest, no. Podoba mi się. Masa różnych jakichś funkcji. Ech, brałbym jak Reksia szynki. Taki bardziej wyrazisty tutaj dźwięk jest, nie? Niż to nagrał mikrofon tam z tego realnego samochodu. To myślę, że w porządku. I zrobiliście tam, w komentarzach pisaliście, że macie już dosyć samochodów, które robię na maksa. Ale ja te samochody na maksa robię właśnie na waszą prośbę w większości przypadków. A tak jak ja sobie tuninguję jakieś samochody na wyścigi, to kurczę, naprawdę tym tuningiem no długo się zajmuję, zanim samochód nadaje się tak dla mnie, żeby jeździł w porządku. No i tutaj no szału nie będziemy chyba mieć, jeśli chodzi o osiągi, no bo to jest klasa A, on powinien sobie tam jakoś powoli cipować. I tak 300 niby 5 km na godzinę może osiągnąć. No 300 km na godzinę powinien gdzieś tam sobie polecieć. Nie jest źle, ale czy będzie jakoś tam, będzie tam jakoś przydatny? Siema Folski. Czy będzie przydatny jakoś na wyścigach? No musimy sobie to sprawdzić. Zobacz jaki kurde, ale... Ale piękny. Dźwięk jak w GTR-ze, ej no! Chociaż niby 6-cylindrowy silnik ma i 3-litrowy. W dodatku chyba jakoś tam wspomagany hybrydowo, nie wiem. Nie wiem czy akurat ten model ma, czy to jest hybryda. Zobaczcie, M2 żem wziął. Tylko, że ten samochód w ogóle nie wygląda na sportowy, nie? Tak pokazać się w Fordzie takim samochodem, gdzie możemy konkurować z Audi RS7, no to tak trochę wstyd, nie? Ale jeśli chodzi o osiągi, to coś tam się dzieje, jest całkiem fajnie. Trzymam się tu w peletonie. Nie brzmi najgorzej, no tylko wygląd, no to jest samochód rodzinny. Raczej nie na wyścigi, ziom. Lubię to auto, ale jestem całkowicie szczery. Zobaczcie, z przodu jedzie RS7. No i lepiej chyba RS7 jechać niż takim
takim rodzinnym masakerem, co? Jakie jest wasze zdanie o V60? Spadaj ty! Bym go tam... A z przodu jedzie chyba też RS7. Z przodu jedzie jeszcze RS6 chyba, albo jakiś inny Passat. No tak średnio bym powiedział, no właśnie. Nie, to chyba RS3 tam z przodu jedzie. Rodzinny zapierdzielacz. Tak, no taki rodzinny, nie? No zobaczcie. Ale patrzcie, jak w klasie A sobie fajnie radzi. Czego nie mogę powiedzieć o sobie, ale to kwestia może tam lepszego tuningu. Nie, no całkiem dobrze skręca. To jest też ciekawe, bo nawet całkiem fajnie się nim jedzie, nie? Dawaj go tutaj. Co to jechało z przodu? RS chyba trójka. Volvo V60. Ty płacz, kurde. To jest takie Audi RS6 w wersji rodzinnej. Raczej bliżej temu samochodowi do Forda niż do Audi, no ale... Ty ale daje czadu. Dobry jestem. No, drifci, ty. A to dlatego, że trochę słabe opony tu mamy. Tylko, że one w tej klasie akurat wystarczają. Mamy tu napęd na 4 kapcie i to jest wystarczająco. Fajnie brzmi, jestem zaszokowany, naprawdę. Jak na standardowy silnik, moim zdaniem bomba.